Proszę Państwa, tak ohydna pogoda dzisiaj, że naprawdę aż i zimno jak w zimie, nie ma co liść. Coś okropnego. Strasznie wieje, leje, deszcz pada. No, co może być lepiej? Także proszę Państwa, straszna jest pogoda. Straszna. To włożono już pewien duży wysiłek grupy ludzi i który bardzo łatwo ręką zniszczono. I wtedy jakoś nikt nie mówił o tym, że coś się niszczy, że coś, jakiś wysiłek ludzki został zmarnowany. Problemem Muzeum Światowym było to, że to była inicjatywa, która miała bardzo dużo kontrowersji. Głównie wynikając z tego założenia, które moim zdaniem było dosyć dyskusyjne, że powinno się skupić w większości na lasach ludności cywilnej, w kraju, w którym miał bardzo duży udział w walce zbrojnej, moim zdaniem powinno być to zrównoważone. I teraz tak, decyzja jest, jaka jest, Karol Nawrocki jest młodym badaczem, który prezentuje młode pokolenie. Ma ze sobą pewien dorobek, już publicystyczny i naukowy. Więc to jest no, przynajmniej chyba widzę, że co najmniej 10 ekspozycji, głównie dotyczących kwestii opozycji z lat 80., ale także był autorem mapy terroru, czyli wskazówek śladami zbrodni komunistycznego i tak dalej. Od pana Nawrockiego oczekiwałbym, że cały ten duży wysiłek, który wykonał zespół Muzeum II Wojny Światowej, opracuje bardzo poważnie i dokonywać będzie zmian tylko tam, gdzie jest to niezbędne. Natomiast od z kolei zespołu, jeśli mogę wyrazić jakieś oczekiwanie czy nadzieję, jest to, aby teraz nie zwyciężał ton pod tytułem to już nie nasze muzeum, wychodzimy, nie będziemy reagować, albo będziemy nawet zachęcać kombatantów, żeby zabierali swoje podarowane eksponaty, żeby odchodziła rada, żeby doszło do protestu pomiędzy autorami ekspozycji, a nauczycielnicą, czy wreszcie spojrzeć z miastem Gdańskim. Ty kurwa, że te dziady kurwa tu dzwonią. Po co one tu dzwonią? Siedział na nim bokiem, podpierał chwilącą twarz, zakładał nogę na nogę i przybierał pozy bardzo zmęczonego alkoholem człowieka. Nie widziałam, jak pan Juncker zachował się wobec polskiej premier pani Beaty Szydło, jednak było to wszystko przykre i skrajnie kompromitujące i pana Junckera, i samą Unię, i oczywiście wszystkich szefów rządów tolerujących. Widzisz, jakie dziadostwo? No kurwa, po co to dziadostwo tu dzwoni, no? Boże, kompromitujące. Przecież najciekawsze to jest to, co mówi ta Pawłowicz. W jakim zakresie polskie władze, też mnie jako polskiego obywatela i posła. Przypadek alkoholowej choroby, do której nikt nie lubi się przyznawać, dziwnie często pojawia się w środowiskach lewicowo-lewackich. Pijaństwem kompromitował się publicznie prezydent Rosji, Boris Jeltsin. Pijaństwem nazywanym na jego tylko użytek chorobą filipińską, też chorobą goleni, kompromitował Polskę w najbardziej nawet dramatycznych sytuacjach. Był prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, który pijany odwiedzał groby Polaków pokrzyżowanych w Rosji, a potem usiłował wchodzić do samochodu przez bagażnik. Pan przewodniczący Juncker, w przyszłości premier Luksemburga, znany z działań sprzecznych z prawem, stworzył Luksemburgu podatkowy, umożliwiający niepłacenie podatków w rodzinnych państwach rosyjskich przedsiębiorców. Ze szkodą oczywiście dla finansów państw członkowskich. Jak to z unijnymi dygnitarzami bywa, został potem skazany przez panią kanclerz Merkel na najbardziej intratne stanowisko w strukturze samej Unii. Być może jego alkoholizm nie ma dla Unii większego znaczenia, gdyż to nie on podejmuje decyzje, lecz jest jednym z wielu unijnych figurantów realizujących interesy niemieckie w tej organizacji. Polski premier Donald Tusk z
wskazany przez Maltę i Niemcy na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej za korzystne dla Niemców decyzje niszczące gospodarkę i suwerenność państwa polskiego. Lista pana Junckera wysłałam mailowo oraz w formie papierowej, to jest listem. Prosiłam o refleksję nad sposobem wykonywania przez niego swej funkcji, także w moim przecież imieniu. Napisałam, że jego zachowanie będące efektem jego choroby alkoholowej przynieść może wiele szkód interesom nas wszystkich. Czekam na odpowiedź od pana Junckera, ale już w cudzysłowie odpowiedział jakiś lewacki dziennikarz tygodnika Polityka, żeby nie zwracać na moje listy uwagi, ponieważ jestem, zacytuję tutaj tego dziennikarza, po prostu jestem chamka. Podezwał się też dla Gazety Wyborczej jakiś przewodniczący Związków Polonijnych w Niemczech o 30 lat będący i mieszkający w Niemczech, że przepraszam przewodniczącego Junckera za mój list. Zobaczymy, co jeśli w ogóle odpowie pan Juncker. Liczne media europejskie mój list do pana Junckera zauważyły i komentują go. Niektórzy wzywają go nawet do dymisji. W polskich mediach lewackich, jak wspomniałam, na razie jestem tylko obrażana. Szczęść Boże. Bóg zapłać felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna przygotowała pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. 25 minut po godzinie 12. Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Piotr szukał pretekstów, aby uwolnić Jezusa. Widział, że życie wydali go z nienawiści. Myślał, że grozi Barabasza. Nie. Wołali, uwolnij Barabasza. Ukrzyżuj Jezusa. Kazał Jezusa ubiczować. Myślał, że zbudzi litość u Żydów. Oto człowiek. A tymczasem wzbudził jeszcze większą żądzę śmierci. Umył ręce, a oni krzyczeli, ukrzyżuj go. Nie wiem, jak żyć tego sprawiedliwego. Jednak nie zapłakał. Twardzie rzymskim kazał napisać tytuł Jezus Nazareński, król żydowski. No to napisz, że Żydzi go zabija, a teraz jak ty będziesz też tak się zachowywać jak Moherowi, no to przecież to samo jest, to jest to samo. A faryzeusza wyklopią. Prosiła, nie czynić złego temu człowiekowi, bo bardzo cierpiałam tej nocy z jego powodu. Płacz słabych kogo nie wzrusza. Niech płacze. Nienawistni bluźniercy, a ci nie potrafią płakać. Za to potrafią nienawidzieć, aż do ukamienowania, aż do ukrzyżowania, aż do wyroku śmierci. Mało jest tych, którzy potrafią upomnieć się za pokrzywdzonym. Nienawiść jest krzykliwa, winie śmierć. Wypuść Barabasza, ukrzyż Jezusa. Nie mamy króla i Cezara. Krew jego na nas i na syny nasze. Dlaczegoś napisał król? A pod krzyżem stąd z krzyża uwierzymy ci. Innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Tylko dobry Łot zapłakał. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w raju. Nie wiem, czy się nie płakał, ty wołał. On naprawdę był Synem Bożym. Magdalena płakała, bo jej wszystko przebaczył. A ja już płakać nie umiem. Chyba przestałem kochać. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Trochę więcej powinno być informacji dotyczących polskiego wkładu w to, jak przebiegała II wojna światowa. Być może coś więcej niż to jedno zdjęcie
lotnika z polskich dywizjonów walczących w Wielkiej Brytanii. Być może więcej niż jeden mundur, który ma reprezentować... Drodzy Państwo, dochodzi 12.30, to czas naszej modlitwy różańcowej. Rozważyć będziemy część pierwszą, radosną różańca świętego. Polecamy sprawy naszej ojczyzny. Dziś pierwszy czwartek miesiąca również modlimy się za kapłanów. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, powołania misyjne. Za przygotowujących się do kapłaństwa również modlimy się w tej godzinie. Dołączamy również nasze intencje modlących się z nami, całej rodziny Radia Maryja. W sposób szczególny prosimy o łaskę zdrowia dla ojca Jana, dla jego mamy, pani Józefy, dla pani Michaliny, dla pani Zdzisławy Sternowa, dla księdza biskupa Kazimierza Ryczana. Modlimy się również o łaskę zdrowia dla przebywającego w szpitalu księdza prałata Tadeusza Karolaka, przyjaciela Radia Maryja z parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ząbkach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, krzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wzrost cud wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie. Za każdym razem, gdy możemy wyrzeć się swojej woli, by pełnić wolę innych, jeśli nie jest ona przeciwna prawu Bożemu, zdobywamy wielkie zasługi, znane tylko Bogu samemu. Bóg nie żąda od nas męczeństwa ciała, żąda tylko męczeństwa serca i woli. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wcześniej nakazał wstrzymać wykonanie zarządzenia ministra Kultury, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pod Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanym i Tobie, mógł zapłać za wspólną modlitwę. Zapłać z Panem Bogiem, tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Są tacy, którzy dają jałmużnę tylko dlatego, by ich widziano, aby ich chwalono i podziwiano. Jeśli dajesz jałmużnę dla świata, masz rację, że narzekasz. Ale jeśli czynisz to dla Boga, nieważne jest, czy ci podziękują, czy nie. Trzeba czynić dobrze wszystkim, na ile możemy, a nagrody oczekiwać tylko od Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Cześć Boże, modla się Violeta Skorupowa. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Na czym polega miłość bliźniego? Po pierwsze na tym, żeby chcieć dla bliźniego dobra. Po drugie, na tym, żeby świadczyć mu dobro przy każdej nadarzającej się okazji. Po trzecie, na tym, żeby znosić i usprawiedliwiać błędy bliźniego. Na tym zasadza się prawdziwa miłość, bez której niemożliwe jest znalezienie łaski u Boga i zbawienie swojej duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekali, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi. Modliła się za dziewczynkę Maryi, prezydium Jelenistów, Jezebia Siedlecka. Bóg zapłać z Panem Bogiem, tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W życiu mamy mnóstwo okazji, aby wyrzekać się swojej woli. Rezygnujemy z wizyty, która sprawia nam przyjemność. Spełniamy dzieła miłosierdzia, które męczą. Kładziemy się spać kilka minut później, a wstajemy kilka minut wcześniej. Kiedy mamy dwie rzeczy do zrobienia, dajemy pierwszeństwo tej, która nam się mniej podoba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, modliła się Kinga z córką z Redusów, z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Modlitwa jest u Boga wszechmocna. Łatwo Go pozyskać modlitwą. Dusza zaprzestająca modlitwy umiera z wycieńczenia. Niedługie, piękne modlitwy interesują Boga, lecz takie, które rodzą się w głębi serca, z wielkim poszanowaniem i z prawdziwym pragnieniem podobania się Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i natomiast nie jest to widoczne, to nie do końca przynosi na polityce amerykańskiej na potrzeby wewnętrzne takich rozwój, takich wizerunkowych. Więc musi się ona tam zastanowić nad tym, co zrobić. Opcja jest jeszcze taka, że można przecież przegłosować interwencję międzynarodową, taką jaka zaistniała w Zatoce Perskiej na początku lat 90. Kiedy ona jest zaciągowana interwencji międzynarodowej. Natomiast tu z kolei nie widzimy już komplikacje i taką interwencję zatwierdza Rada Bezpieczeństwa i tu na pewno słowo sprzeciwu, czyli za to wniosłaby Rosję. Więc problem jest taki, co trzeba w głowie się w tej sprawie porozumieć z Rosją i między innymi z Chinami. Więc jeżeli z Rosją, to za jaką cenę? Co Rosja chciałaby dostać za poparcie interwencji międzynarodowej w Syrii? Więc to są takie kwestie po kalkulacji. Być może też do tego dążą Rosjanie, żeby pokazać Trumpowi, że dochodzi do alternatywy. Musi rozmawiać z Rosjanami, musi się z nimi układać, po to, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji obciążających wszystkich w regionie, jaką mamy do czynienia. No to jest na pewno ogromny sukces taki chyba konsekwentnej polityki Władimira Putina.
To, że Rosjanie są konsekwentni w ataku, czy to przyniosło proponowaną ogromne stosunki polityczne, bo okazał się tylnym partnerem na Bliskim Wschodzie, który nie odpuszcza, który niekonsekwentnie był w stanie oprzeć się presjom amerykańskiej. A co więcej, jeżeli uświadomimy sobie, że to nie tak, że to Rosjanie wytknęli Amerykanów z konfliktu syryjskiego, bo Amerykanie sami się wytknęli, i tam nie muszą przyjrzeć, to nie była żadna inicjatywa rosyjska, natomiast profity z tego, to zasługą i w zasadzie zagarnia Rosję, tak? Bo to ona się okazała tą stroną, która jest działką sektorów, co więcej jest w stanie wpływać na sytuację w regionie. To nie jest tak, że jedno to, że my widzimy Rosję, natomiast za plecami Rosji jest ktoś, kto jeszcze bardziej skutecznie działa tam w regionie, czyli przede wszystkim Iran, a z drugiej strony mamy Turcję, która też wykonuje takie przesunięcia czy zmiany w zasadzie lądowej, tak? Potrafi zająć obszar, potrafi rozpanąć i wziąć udział w walce o wyzwolenie konkretnych miast, zwłaszcza w północnym Radzku. Więc to myślę, że to Europa koncentruje na Rosję, tam jeszcze naprawdę trzeba zwrócić uwagę na tych pomniejszych graczy, którzy to oni rozdają karty na poziomie tym takim regionalnym, miejscowym, nie tylko politycznym. To pewnie jest ciekawe, że do tego wszystkiego dochodzi w czasie, kiedy ISIS, czyli tak zwane państwo islamskie, słabnie, kiedy czekamy na upadek Mosulu, to znaczy na oddanie Mosulu w ręce armii irackiej. I bliżej się ten moment dzielenia Turków, prawda? Więc to jest to. Bo spójrzmy, jeżeli mamy do czynienia z konfliktami, które mają charakter długotrwały, a konflikt w Syrii ma charakter długotrwały, i się wprawdzie rozpoczął w 2011 roku na swoje fazy, natomiast wpiszmy go do stabilizacji w ogóle współczesnego Bliskiego Wschodu. Zobaczymy, że takie napięcia narastają w stanie. I to jest taki moment, kiedy to napięcie mocno się zebrało w sobie, doszło do takiej wielkiej intensywności tego napięcia, i to moment takiego przełamania. My czekamy, aż się coś tak bardzo wyraźnie zmieni, czyli to jest podziałowy rygor, aż ten punkt zostanie wyraźnie zaznaczony, czyli strefy podziału, czy ten punkt zostanie wyraźnie zaznaczony, podzielony na nowo. I tutaj zobaczmy, jeżeli słowo mam państwo, to jest sygnał świadczący o przesileniu. Jeżeli mamy pewne chaotyczne działania w Syrii, mamy działania w polu, powiedzmy, w języku wojskowym, Turcji, jeżeli mamy zaangażowanie rosyjskie, nawet amerykańskie czy irańskie, koreańskie, tak jakby czekamy na finalizację aż ważny gest. To są w tym kontekście pewnie. W bardzo dosyć krótkim czasie mamy do czynienia z spektakularnymi pewnymi faktami, które pokazują, że mamy nas przesilenie. I to przesilenie doprowadzi do pewnego punktu. Zobaczymy, czy tym punktem będzie państwo kurdyjskie, ostatecznie, czy tym punktem będzie fragmentaryzacja samej Syrii, ale ustabilizowanie tej Syrii, czy dojdzie do rozczłonkowania także Iraku, czy na Bliskim Wschodzie, tak jak dzisiaj mówimy, 100 lat, nie tyle 100 lat, co po traktatach sajskich, czy po wspólnej deklaracji już mówię, tworzącej, znaczy dającej państwo Polfora, przepraszam, widzicie państwo brak skali, to jest jak nie brak skali, dzień jak dziś, deklaracji Polfora z 1917 roku dający szansę na utworzenie państwa Izrael, które też zmieniło, jakby nie było mapą geopolityczną regionu, jeśli czekamy na podobne przesilenie. I zobaczmy na przykład, niedawno, kilka dni temu wydarzyły się zamachy w Moskwie, nie w Moskwie, w Rosji, ale też w Petersburgu tak metrze, które także wiążemy z ISIS, powiem, że domniemany zamachowiec był w jakiś sposób związany z terroryzmem islamskim. Radykalizm islamski rozlewa nam się nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale przenika na obszar radziecki i wciąga w tym, że jest to także bez względu na to,
Co się wydarzyło w Rosji? Co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie? Rosja musi dzisiaj siłą rzeczy związaną w planach polityką bliskowschodnią i nie zapowiada się, żeby bez względu na wynik konfliktu syryjskiego z tego regionu bliskim. Dziękuję bardzo dr. Agnieszka Drecy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który uważa i właśnie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko dziś w świecie kołów na Agata Kastrowski. Do usłyszenia. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co jest zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetiter Senior. Suplement diety Appetiter Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Środka Appetiter Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwuźniowa klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Pani dyrektorze rządowej z Truszkutowa, jak się pani zmęczuje? Panie doktorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe ciąstwo. Polecam proteki z kremem mocującym z Zoloasem. Nie tylko mocno wstrzyma apetyt przez cały dzień, ale to jedyny krem mocujący zawiera wyciąg Zoloasu, który wspomaga dojenie ciąstek. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale z tego polecam im proteki z kremem mocujący z Zoloasem. Mam pewność, że czują się komfortowo. Pytam, ale to są proteki z kremem mocujący z Zoloasem. Jak to jedyny wspomaga dojenie ciąstek. Polskie Radio 24. Minęła 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Muzeum II wojny światowej Uniwersytetu oficjalnie połączone poinformował minister kultury Piotr Gliński. 10 kwietnia, 7 rocznicę katastrofy smoleńskiej, członkowie podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego przedstawią wyniki dotychczasowych prac, zapowiedział przewodniczący zespołu Wacław Dorczyński. Wypowiedzmy wiele prac. Część w prawie zakończonych, część bardzo zaawansowanych. Będziemy mówili o naszych planach. Szczątki nieznane dotąd piramidy odkryli archeolodzy w Egipcie. Przypuszcza się, że została zbudowana 3700 lat temu. Aleksandra Kozora, zapraszam. Podjęłam decyzję o połączeniu muzeów II wojny światowej i zestawia w związku z tym powstało nowe muzeum II wojny światowej. Poinformował wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wstrzymujące połączenie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Minister powiedział, że placówce został nadany nowy statut, w ramach którego dotychczasowe zadania obu instytucji kultury będą realizowane w nowej formule prawnej. Wyjaśnił, że w ramach nowego muzeum powstanie oddział Westerplatte i Wojny 1939 roku. Pełniącym obowiązki dyrektora nowej placówki został historyk dr Karol Nawrocki. W poniedziałek 10 kwietnia, 7 rocznicę katastrofy smoleńskiej, członkowie podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego przedstawią wyniki dotychczasowych prac. I przewodniczący Wacław Berczyński poinformował o tym dziennikarzy podczas krótkiego briefingu przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej. Wypowiedzmy wiele prac. Część prac jest zakończonych, część bardzo zaawansowanych. To będziemy mówili o naszych planach. Chciałem podkreślić jedną rzecz. Celem naszej komisji nie jest szukanie winnych. Nie mamy żadnych założeń. Celem naszej komisji jest znalezienie przyczyn tej katastrofy, tak żeby taka tragedia nigdy więcej nie powtórzyła. Podkomisję w lutym ubiegłego roku powołał minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Kontynuuje ona pracę zespołu utworzonego w marcu 2010 roku. Zakwestionował on raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, którą kierował ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller. Jako bezpośrednią przyczynę tragedii raport wskazał zejście poniżej minimalnej wysokości zniżenia, co doprowadziło do zderzenia samolotu z drzewami i zniszczenia maszyny. Kukiz 15 nie poprze wniosku o wotum nieufności wobec rządu, oświadczył lider ugrupowania Paweł Kukiz.
wniosek o konstruktywne opinie o ufności do rządu Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie 24 marca. Zdaniem gościa radiowej jeden ten wniosek PO ma jeden cel – wzmocnić pozycję jej lidera. Ja będę szybko uczestniczył. Ja już dałem swoje stanowisko na początku tej kadencji Sejmu. Nie dałem wotum zaufania rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Mając szczególnie na uwadze fakt, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma większość inną, z takiego wniosku nie będzie, oprócz budowania pozycji Grzegorza Schetyna. Taki wniosek to prawo opozycji, a jutrzejsza debata będzie okazją, by przypomnieć sukcesy rządu, przekonywał na naszej antenie marszałek senatu Stanisław Karczewski. Jestem przekonany, że świetne wystąpienie będzie miała pani premier Beata Szydło, która powie o tym, co zrobiliśmy. To może i dobrze, że będzie mogła powiedzieć i opozycja wysłucha, może nie o wszystkim wie, może nie wszystkie informacje docierają do nich, nie wszystkie informacje o zmianach, o dobrych zmianach. Powie również o tym, co będziemy prowadzić, co będziemy robić w najbliższym czasie, więc na pewno rząd się obroni. Sejmową debatę nad wnioskiem o wotum nieufności przewidziano na jutro. Również jutro odbędzie się głosowanie. Michał L. może opuścić szpital psychiatryczny, tak zdecydował sąd w Sopocie. To kierowca, który latem 2014 roku urządził szalony rajd po doktorze, tak zwanym Mąciaku, w wyniku którego rannych zostało ponad 20 osób. Uznano go wtedy za niepoczytalnego, w związku z czym nie trafił przed sądem do zakładu zamkniętego. Jego obrona od zeszłego roku starała się o wypuszczenie mężczyzny na wolność. Dziś o zmianie środków zapobiegawczych poinformowała prezes sądu Małgorzata Przybylska-Lewandowska. Sąd wydał orzeczenie wymagające środki zabezpieczające wobec pana Michała L. w orzeczeniu środki o charakterze wolnościowym. W satysfakcji z tego orzeczenia nie odkrywał Jacek Potulski, adwokat Michała L. Od samego początku, już od paru miesięcy, wiemy, że proces terapii, proces leczenia pana Michała jest wystarczający. Już weszliśmy do etapu, że może w sposób bezpieczny dla niego i dla pacjenta. Ze względu na to, że posiedzenie zostało utajnione, nie wiadomo na razie, jakie wolnościowe środki zapobiegawcze zastosował sąd. Zamawiający z Wrocławia przed sądem WR, który w maju ubiegłego roku podłożył ładunek wybuchowy w jednym z autobusów komunikacji miejskiej, grozi dożywocie. Paweł R., 22-latek ze Szczytowy, przyznał się do umieszczenia w autobusie linii 145 garnka z substancjami wybuchowymi i śrubami. Twierdzi jednak, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Prokuratura oskarża go o próbę zabójstwa wielu osób, za co grozi dożywocie. Dziś sąd słucha, co mają do powiedzenia świadkowie. Wśród nich była kobieta, która jechała autobusem z dzieckiem. Podejrzany garnek z pojazdu wyniósł kierowcę zaalarmowany przez pasażerkę. Niski poziom bezrobocia i coraz więcej ofert zatrudnienia to obraz polskiego rynku pracy w pierwszym kwartale tego roku. Potwierdza go raport przygotowany przez portal rekrutacyjny Praca.pl. Liczba publikowanych na portalu ogłoszeń zwiększyła się o 4% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Największe oferty zatrudnienia pojawiły się w obszarach sprzedaż i obsługa, klienta, praca fizyczna, przemysł i produkcja, informatyka i administracja, a także inżynieria i projektowanie. Z raportu wynika też, że w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie zmalała liczba ogłoszeń o pracę, których wymagana jest znajomość języka obcego. Wyjątkiem są oferty, z których wymagana jest znajomość czeskiego. Czescy pracodawcy w związku z bardzo niskim bezrobociem w kraju chętnie zatrudniają polskich pracowników. W raporcie podkreślono też, że na rynku zatrudnienia pracownicy czują się coraz pewniej. Utrzymujący się zaś niski poziom bezrobocia powinien sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. W mijającym sezonie jesienno-zimowym prawie 3800 osób w Polsce chorowało na grypę i infekcje grypopodobne. To o 1/4 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 16% wzrosła też liczba hospitalizacji. Eksperci podczas kliniki podsumowali rekordowy pod względem zachorowań sezon grypowy.
Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, profesor Adam Antczak, podkreślił, że grypa to poważna choroba prowadząca do chorobiska, która niestety wciąż jest bagatelizowana. Zadajemy sobie świadomość, że grypa jest chorobą niebezpieczną. To znaczy, najczęściej grypę kojarzymy z zwykłym przeziębieniem, ale tego bardzo często to zwykłe przeziębienie jest nazywane grypą, a co gorsza grypka. To pojęcie grypka staje się takim językowym odzwierciedleniem czegoś niepoważnego. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Dr Ernest Kuchar wyjaśnił, że wzrost liczby zachorowań wynika z jednej strony z coraz lepszej sprawozdawczości lekarza, ale też nie bez znaczenia jest zmiana stylu życia Polaków. Ale to że grupa wciąż się grupą wypełkową, czyli jeżeli stajemy w odległości metra do osoby chorej, to wciąż nie jest oddychane i jesteśmy narażeni na zakażenie. Kiedyś ludzie mieszkali w małych miejscowościach, pracowali często w domu czy blisko w małych grupach, nie było powszechnych handlowych, to i ryzyko zakażenia. Ręce ksiądz biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Transmisja na antenie Radia Maryja i telewizji. Uwaga mieszkańcy Torunia i okolic, wszyscy pragnący nawiedzić sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W imieniu ojca Kustosza zapraszamy i przypominamy o godzinach nabożeństw pasyjnych odprawianych w naszym sanktuarium. Droga krzyżowa od poniedziałku do soboty o godzinie 15:00, w piątek także po mszy świętej wieczornej. Gorzkie żale w niedzielę o godzinie 17:00, transmitowane na naszej antenie. Ale wtorki i w piątki po mszy świętej o 12:00 nowenna do siedmiu boleści Matki Bożej w kaplicy adoracji. Już teraz zapraszamy na mszę świętą w niedzielę palmową, to jest 9 kwietnia. Z tej racji ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną palmę, a jego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce właśnie 9 kwietnia podczas mszy świętej o godzinie 12:00. To przede wszystkim propozycja dla najmłodszych, ale mamy nadzieję, że z pomocą rodziców, rodzeństwa czy dziadków będziemy mogli je wspólnie podziwiać. Dziesięć minut po godzinie 13:00. Dzień miesiąca kwietnia, czwartek. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Łączymy się z salą plenarną Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na antenie Radia Maryja. Witam pana posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Piątkowskiego, członka Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, właśnie przed chwilą w sali plenarnej rozpoczął się punkt posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm zajmuje się dziś m.in. projektem nowelizacji prawa ochrony środowiska. Pamiętamy ten tak perfidny atak wymierzony na ministra środowiska, pana profesora Jana Szyszko. Dzisiaj ten temat wraca do sali plenarnej. Przypomnę, że chodzi o ustawę o ochronie przyrody związane z nowelizacją tej ustawy w grudniu ubiegłego roku, kiedy pozwoliliśmy właścicielom posesji na możliwość wycinania drzew, często samosiejek rosnących na
ich terenie bądź drzew lub krzewów zasadzonych przez właściciela działki, ale także rolnikom, którzy z nieużytki przywracają do użytkowania rolnego, do tego, aby nie musieli ponosić opłat za wycinkę tych drzew. Dotąd zdarzały się takie sytuacje, że rolnik, który przywracał teren odkupiony bądź uzyskany z agencji rynku rolnego, hektara czy dwóch, musiałby spłacać gigantyczne kwoty, setek tysięcy złotych, żeby móc normalnie zacząć gospodarować rolniczo na tym terenie. Wydawało nam się to zupełnie niepotrzebne i stąd taki projekt ustawy. Okazało się jednak, że część osób próbowała te przepisy ułatwiające życie właścicielom prywatnych posesji, to chcę podkreślić, bo nie dotyczy to firm, instytucji, osób prowadzących działalność gospodarczą, bo tam obowiązują normalne opłaty, konieczność uzyskania zgody. Część osób próbowała te przepisy bardziej wolnościowo wykorzystać do swoich celów i stąd pojawiła się potrzeba nowelizacji ustawy. Jackie mędy katolickie. Ukróci taką możliwość swobodnego traktowania prawa i dzisiaj rozmawiamy właśnie o takiej nowelizacji. Panie pośle, jaka jest propozycja znowelizowania tej ustawy? Jakie obostrzenia, jakie nowe przepisy mogą się pojawić? Pojawiły się na pewno w projekcie. Po pierwsze, chcemy doprowadzić do tego, aby dopiero niektóre drzewa wymagały uzyskania zgody. Będzie propozycja, aby w niektórych gatunkach drzew obwód do 50 cm nie wymagał żadnej zgody. W niektórych gatunkach takich bardziej pospolitych będzie to 100 cm. Jeżeli drzewo będzie przekraczało takie rozmiary, wówczas będzie obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy z jakimś odręcznym, nawet rysunkiem schematycznym pokazującym, gdzie to drzewo się znajduje. Urząd będzie miał 14 dni na to, aby ewentualnie sprawdzić, czy będzie miał jakieś zastrzeżenia. Te zastrzeżenia mogłyby się pojawić wtedy, kiedy nie wiem, będzie to teren chroniony przyrodniczo, krajobrazowo, czy jakiś teren ważny historycznie, bądź chroniony planem zagospodarowania przestrzennego i wówczas urząd mógłby nie wydać zgody na wycinkę takiego drzewa. Natomiast jeżeli takich przeszkód nie będzie, brak decyzji urzędu będzie traktowany jako taka domyślna zgoda urzędu i będzie można swobodnie takie drzewo czy krzewy wyciąć. Taka zgoda będzie obowiązywała przez pół roku. Jeżeli od momentu zgłoszenia w ciągu pół roku dokonamy wycinki, sprawa jest praktycznie załatwiona i urząd nie załatwił tutaj i nie zgłosił żadnego zastrzeżenia. Pojawia się jednak punkt dodatkowy, który wyraźnie jeszcze raz wskazuje na to, że w przypadku gdyby dokonano wycinki drzew lub krzewów i potem w ciągu 5 lat na tym obszarze, na którym rosły te drzewa bądź krzewy, będzie prowadzona działalność gospodarcza, to wtedy wprowadzamy konieczność uiszczenia przez właściciela gruntu opłaty, tak jakby to od razu na samym początku zgłaszał potrzebę wycinki drzew lub krzewów na potrzeby gospodarcze. I element trzeci, nie chcemy w ustawie ustalać wysokości stawek opłat. Jest to zobowiązanie ministra środowiska do tego, aby wydał dwa rozporządzenia. Jedno, które określi, jakie gatunki, w jakim wieku, pokroju będą klasyfikowane jako cenne przyrodniczo. I po drugie, aby w drugim rozporządzeniu określił wysokość stawek wycinki tych drzew, które będą wymagały już zezwolenia urzędu. Panie pośle, minister środowiska, profesor Jan Szyszko o wycince drzew na antenie Radia Maryja w naszej rozmowie powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przywróciło zapis, który funkcjonował w niemal całej historii Polski, stąd również pytanie dotyczące zachowania opozycji, bo ta ustawa stała się swoistego rodzaju kijem, którym chciano uderzyć osobę pana ministra i również żądano odwołania pana profesora Jana Szyszki z Urzędu Ministra Środowiska. Mamy do czynienia z kolejną manipulacją, kiedy stwarza się nieprawdziwe wydarzenia i wręcz kłamie na temat rzeczywistości. Dzisiaj opozycja totalna atakuje Prawo i Sprawiedliwość pana ministra za to, że obywatel może swobodnie dysponować swoim gruntem, a zapomina o tym, że drzewa i tak w Polsce były wycinane. Dotąd trzeba było uzyskać zgodę Urzędu Gminy, Urzędu Miasta i prawie w każdym wypadku, ponad 90% urzędy tego typu zgodę wydawały. Na przykład w okresie rządów pani Hanny Gronkiewicz-Walc w Warszawie
tego typu zgody wydano na wycięcie prawie ćwierć miliona drzew. Ponad 230 tysięcy drzew zostało wyciętych za zgodą urzędników miasta stołecznego Warszawy. W tym między innymi także była zgoda na wycięcie drzew w ogrodzie kraśnińskim, co działo się już wcześniej, zanim doszło do nowelizacji ustawy. Zresztą na podstawie poprzedniej ustawy, która obowiązywała, w styczniu tego roku prawie 1000 drzew w Warszawie zostało wyciętych na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących. Jakoś tym opozycja nie jest szczególnie zainteresowana, szczególnie zbulwersowana. Mamy wrażenie, że liczba tych drzew wycinanych nie różni się zasadniczo od tego, jak dużo tych drzew było wycinanych w poprzednich latach. Natomiast nastawienie propagandowe jest takie, że dzisiaj każde drzewo wycięte także z innego paragrafu, chociażby wtedy, kiedy jest budowana droga, albo jakiś przedsiębiorca ma zamiar wybudować jakiś budynek i zapłacił już odpowiednią opłatę za wycięte drzewa, to wiele stacji telewizyjnych pokazuje te drzewa i mówi, że jest to przykład wycinania drzew na skutek zmian sprawy. Dochodzi więc do manipulacji na gigantyczną skalę. Zresztą tak jak jeszcze po kraju, większość z nas nie widzi takiej sytuacji, żeby nagle wszędzie wycinano przymusowo drzewa. Właściciele posesji prywatnych wycinają je tylko wtedy, kiedy są do tego zmuszeni. Polacy są przecież racjonalni. To nie jest tak, że nagle wszyscy o niczym innym nie marzą, jak tylko o wycinaniu drzew, które wokół nas rosną. I do tego jeszcze jedna ważna sprawa, panie pośle, działania podejmowane chociażby przez Lasy Państwowe każdego roku. Ogromna liczba.